Tu w Strzelcach jak na razie bezchmurne niebo, grzeje w dupsko, także trzeba wykorzystać ten dzień, sobie polatać, później jeszcze drona puścić. Chciałbym nagrać kamieniołomy dronem, bo tam zajebiste widoki są. Tym bardziej chciałbym nagrać kurwa zachód słońca, co ostatnio się nie mogę wstrzelić. Mam nadzieję, że się uda. Mam w planie stare kamieniołomy na Dziewkowicach i te, co są prawie zamknięte, bo tam jeszcze dobywają coś, ale to już nie jest to, co było. No gdzie ta jedynka, kurwa? I zrobić taki właśnie filmik. Jedziemy sobie puścić drona na kamieniołomy. Po lewej stronie, tam za drzewkami, już się zaczyna wyrobisko. Muszę znaleźć teraz miejscówkę, żeby się gdzieś zaparkować i przedrzeć się przez pole, bo jako takiego dostępu tutaj nie ma. No zobaczymy. Dobra, tutaj się ustawimy, obadamy teren, co jak z czym. Nie chcę tam wjeżdżać, bo wiadomo. Okej, no to co, idziemy szukać placu do latania, tyle że, no bo dobrze stoję, nikomu nie będę wadził. Tyle przeszliśmy od samochodu, tutaj już się lasek kończy, zaczyna się pole, a za polem już widać kamieniołomy, wyrobisko. Nie ma nikogo, to lecimy. Dotarliśmy. To będzie dobra miejscówka na start. Twardy grunt, zero krzaczorów, także lądowisko jak te lala. No to co, rozbijam drona i dzidujemy. Zobaczyć kamieniołomy z lotu ptaka. Bang. We'll be right back.
Dobra, dzisiaj troszeczkę polatane. No, wylatałem 1,5 baterii. Troszkę mało, chciałbym więcej, ale po niebie się zaczęły panoszyć jastrzębie i byłoby zbyt duże ryzyko, żeby mi drona ściągnęły, także mam tam materiał jeszcze sprzed 2 dni z innego miejsca. Także zobaczymy, czy materiału starczy, czy będzie trzeba dojechać i jeszcze raz i dogrywać. Dobra, pociśniemy jeszcze na drugą stronę do tego budynku. Tam jest takie biuro, administracja, coś takiego, w tym momencie zamknięte. Jebniemy tam parę fotek i myślę, że skoczymy sobie na kamieniołomy w Dziewkowicach. Są jeszcze starsze od tych, całe zarośnięte. Już wieki temu zamknięte. Na tamtych kamieniołomach sobie jeżdżą właśnie teraz tak na dziko chłopaczki na krosach, na kładach, rowerkami. Tam już wygląda jak w buszu, także te kamieniołomy jeszcze są otwarte. Znaczy inaczej, były zamknięte, bo zlikwidowali cementownię w Szczelcach. Ładnych parę lat temu, ale górażdże przejęły i ponoć podwynajmują komuś w innej firmie zewnętrznej, która sobie wydobywa tam właśnie kruszarki, koparki, sprzęcior stoi, tam sobie chłopaki działają. Dobra, ale to co? Lecimy na drugą stronę, popykamy fotki i na Dziewkowice. Zbliżamy się do kopalni wapienia. Tam jest jakiś budynek administracyjny. Nie szło tutaj wjechać samochodem. Auto trzeba było zostawić, tu jest zakaz wjazdu. Zobaczymy, czy w ogóle tam wolno wejść. Coś pokręcimy. Teraz ciśniemy na kamieniołomy Dziewkowice. Są starsze, wiele starsze kamieniołomy od tych. Już całe zarośnięte. Teraz tam ludzie sobie tak na dziko, powiedzmy, na krosikach, kładach zapitalają. Także tam wygląda już ładnie. No to co? Lecimy. Przedzieramy się właśnie do kamieniołomów na Dziewkowicach. Musimy przejść ten lasek i ujrzymy wtedy zajebisty krajobraz. Kiedyś tutaj zapierdalałem rowerkiem sobie, lata temu, na mistrzostwo. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, idę, dojść nie mogę. Stamtąd przylazłem, ale już niedaleko. W oddali widać wyrobisko. Kurwa, ale gorąco. Dobra, lecimy dalej w tą mańkę. Dobrze, lasek przeszliśmy i zbliżamy się do wyrobiska. To się stanowczo różni od tamtego, nie? Całe zarośnięte. Zajebista miejscowa. Zajebista. Ale widzę, że tam coś uruchomili. A wszystko było zarośnięte. Czyli znowu zaczynają wydobywać. Dobrze, zaraz sprawdzimy. Tylko się rozłożymy i lecimy. We'll be right back.
polatane. Miałem małą sytuację awaryjną. Byłem w odległości gdzieś 310 metrów i stracił mi się podgląd. A za tych drzew nie widziałem drona, nawet jak wyszedłem tam na skarpę, bo mi przeszkadzały krzaki. Samsung mój dziwnie jakoś zareagował, wyłączył się w ogóle całkowicie, nie wiem, może się przegrzał na słońcu albo, no podejrzewam, że nic innego by nie mogło być. No ale metodą prób i błędów jakoś wróciłem, nie musiałem używać przyciska Return to Home. Sam telefon później odpalił, ale tu już jak byłem w drodze powrotnej. Także nie odlatujcie dalej, jak widzicie drona. Dobra rada. Yo.